Praca, zawód czy kompetencje? Pod takim hasłem w dniach od 15 do 19 października odbywały się w Rybniku Rybnickie Dni Kariery, organizowane przez Rybnicką Platformę Poradnictwa Zawodowego, wpisujące się w Ogólnopolski Tydzień Kariery. Patronat honorowy nad tegoroczną czwartą edycją imprezy sprawował prezydent miasta Rybnika. Wzorem lat minionych celem przedsięwzięcia było świadome propagowanie wyboru ścieżki kształcenia, planowanie kariery zawodowej oraz szeroka popularyzacja doradztwa zawodowego. W ramach przedsięwzięcia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych odbył się kiermasz ofert pracy połączony z akcją informacyjną. Z kolei w Powiatowym Urzędzie Pracy zorganizowano dzień otwarty poradnictwa zawodowego, podczas którego badano predyspozycje zawodowe, pomagano w planowaniu kariery oraz udzielano informacji m.in. na temat rynku pracy czy podejmowania działalności gospodarczej. W przeciągu całego tygodnia doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy przeprowadzili testy predyspozycji i preferencji zawodowych oraz odwiedzili rybnickie szkoły. Jednym z działań związanych ze wspomnianym tygodniem była debata oksfordzka, której gospodarzem był Zespół Szkół Technicznych w Rybniku. Temat debaty brzmiał: kompetencje zawodowe to jedyna droga do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Zgodnie z zasadami osoby biorące udział w dyskusji musiały przestrzegać zasad regulaminowych określających m.in. kolejność oraz czas wystąpień poszczególnych mówców. Po stronie propozycji i opozycji była taka sama ilość mówców. Ci pierwsi byli za tezą głoszącą, że kompetencje i kwalifikacje zawodowe mogą zapewnić sukces w przyszłej pracy, zaś opozycja była zdania, że najważniejsze są pasja, zainteresowania i osobowość. Nad sprawnym przebiegiem czuwał marszałek i sekretarz debaty. Zgodnie z regulaminem, po wystąpieniach mówców propozycji i opozycji głos w debacie mogła zabrać każda z osób znajdujących się na sali, oczywiście w określonym porządku. Zwieńczeniem debaty było głosowanie, w którym uczestnicy dyskusji poparli argumenty jednej ze stron. Przystępujemy do głosowania. Osoby popierające argumentację strony propozycji przechodzą na moją prawą stronę, a osoby popierające argumentację strony opozycji przechodzą na moją lewą stronę. W tym wypadku większość uczestników poparła argumenty opozycji. Debatę podsumowała Grażyna Kochut, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, słowami, że w osiągnięciu sukcesu w pracy ważne są zarówno kompetencje i kwalifikacje zawodowe, jak również pasja i zainteresowania. W ramach tygodnia zorganizowano także maraton filmów zawodoznawczych. W tegoroczną edycję Rybnickich Dni Kariery włączył się także cech rzemiosł oraz małej i średniej przedsiębiorczości w Rybniku. W Okrąglaku zorganizowano warsztaty studyjne z rzemiosła i przedsiębiorczości dla klas trzecich gimnazjalnych, które miały na celu przybliżenie szerokiej oferty szkoleniowej zawodów oferowanych przez cech. Stanowiska, jakie powstały podczas warsztatów, umożliwiły na żywo wypróbowanie i sprawdzenie swoich umiejętności manualnych i zdolności. Podczas spotkania odbywały się liczne konkursy powiązane z prezentowanymi zawodami, takimi jak piekarz cukiernik, fryzjer, mechanik, monter zabudowy i wykończenia w budownictwie, stolarz. Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach otrzymywali nagrody. W ramach czwartych Rybnickich Dni Kariery zorganizowano także festyn sportowy pod nazwą Turniej Zawodowców o Puchar Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego. W duchu fair play przed zagrzewającą do sportowego współzawodnictwa publicznością rywalizowały reprezentacje rybnickich szkół zawodowych tworzących Rybnicką Platformę Poradnictwa Zawodowego. Podczas zawodów nie mogło zatem zabraknąć uczniów Zespołu Szkół nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych oraz Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego. Młodzież rywalizowała na torze sprawnościowym. Liczyła się także celność oka oraz sprawność ręki. Wszystkie konkurencje były bardzo widowiskowe. Na zwycięskie drużyny czekały puchary i dyplomy, które wręczył uczestnikom prezydent miasta Adam Fudali. W rozdaniu nagród i upominków towarzyszyły występy artystyczne. Sportowemu współzawodnictwu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych towarzyszył pokaz barmański i kelnerski, a także pokaz wyrobów z karmelu. Wszyscy zgromadzeni zostali poczęstowani kiełbaską z grilla ufundowaną przez cech rzemiosł w Rybniku i żurkiem przygotowanym przez młodzież Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych oraz Rybnickiego Centrum Kształcenia Zawodowego.